mroźnych uścisków. Dzisiaj zagramy sobie w Drog Survivor. Jest to gra typu Przeżyj Hordę. Jest to dość, mi się wydaje, niszowa kategoria gry. Pewnie znacie te gry pokroju Vampire Survivor bądź Brotato. Po prostu polega na tym, że zabijamy przeciwników, zdobywamy jakieś doświadczenie. Za doświadczenie mamy jakieś skrzynki, otwieramy albo zdobywamy jakieś bronie, no cokolwiek, co pomoże nam przetrwać jak najdalej. Tutaj akurat jest trochę inaczej, bo jest to na podstawie gry Deep Rock Galactic. Później się pojawi również na kanale gameplay z tej gry. Ja już dużo pograłem w Deep Rock, mam było tam chyba 300 godzin. Jest tu całkiem dużo jakby kontentu, pomimo że to jest tak naprawdę gra jeszcze chyba w alfie, ale powiem szczerze, no brakuje mi większej ilości, może różnorodności przeciwników bądź innych bossów. Dużo jest strasznie typów broni. No i są klasy, jak w zwykłym Deep Rocku. No dokładnie. Inna mapa to są jakieś inne po prostu różnorodności, typu ta dżungla po prostu ma struktura, która się odnawia, regeneruje się co jakiś czas. No i są takie ściany, których nie mogę zniszczyć. Magma Core ma wybuchowe sadzonki i bloki, które mnie biją podłogę, ale to tylko jakieś dwa obrażenia na sekundę. A kryształowe są jedynie kawernsy, jaskinie, co jedynie się różnią tym, że mają właśnie takie zwykłe kryształy. No bo tak naprawdę wszystko jest wzorowane, również tak powiedziałem, na zwykłej grze. Ale powiem wam, jest tu całkiem dużo fajnych nowych broni, których w tamtej gierce nie ma. Mam nadzieję właśnie, że w zwykłym Deep Rocku się pojawią. No bo powiem szczerze, ostatni sezon był dość średni. Mało dało kontentu, prócz balansu broni, dodanie dwóch nowych mobów i dodanie jednego minibossa. I czekanie 1,5 roku. Tragedia trochę, w porównaniu do innych sezonów. Ale dobra, zamiast gadać, przejdziemy po prostu. Nie macie cztery klasy, no więcej klas nie będzie, bo to jest no, w korze gry i bardzo dobrze, bo akurat to się właśnie tyczy do balansu czterech kołopowego. Pewnie mi się gra scoutem, ale tak naprawdę każda klasa jest całkiem spoko. Ja lubię drilla, ale zauważyłem, że jakoś mi najgorzej nim idzie. Prawdopodobnie, bo się skupiam za bardzo na kopaniu, ze względu na to, że on ma właśnie perka, że wspiera kopanie. Ale prawdopodobnie jest przez to, że on ma gównianą broń primary strasznie i ciężki jest ten early game do farmienia expa, dlatego w sumie trzeba trochę farmić kopając, a kopanie jest trochę RNG, no bo za zobaczcie. Gunner jest dziwny, bo Juggernaut ma fajne właśnie staty pasywne, ale po prostu ten Heavy Revolver jest ostrym gównem. I powiem wam, no lepiej się gra z tym po prostu startowym miniganem. Co prawda startową broń nie jest najlepszą, bo on tylko strzela w momencie, gdzie my mierzymy. Ale poza tym to tak naprawdę jest całkiem spoko później. I teraz tak, o, no właśnie, zdobywamy level i mamy do wyboru trzy karty. Może kiedyś w przyszłości będzie jakiś upgrade, że będziemy mieli więcej do wyboru, bo te trzy to niekiedy mało, a e-roll za 15 gold jest drogi. Bo lepsze upgrade'y możemy, świeże upgrade'y zdobyć tak naprawdę za już po prostu kupywanie w sklepie po wygraniu jednego poziomu. To ja wezmę po prostu damage czystym. Teraz naszym celem jest, no zależy pod klasy tak naprawdę. Ja zazwyczaj się skupiam po prostu na misji pobocznej, żeby zarobić tam, to średnio chyba zauważyłem jest 30 golda, czy tam nawet trochę więcej, i expa. Ale no przy okazji tak naprawdę wezmę crit damage, bo epic, dużo. I ogólnie co zauważyłem, zazwyczaj jest, no ciągle jest tych 5 poziomów. I do tego 5 poziomu powinniśmy osiągnąć przynajmniej 50 poziom, więc mamy jakby 50 upgrade'ów. No jak do tego dobierzemy sobie gówniane bronie, gówniane combo, to raczej no nie uda nam się. To się długo kopie. No i tak, teraz właśnie coś ciekawe. Są też upgrade'y, które w ogóle nam nie zmieniają statystyk, ale po prostu dają nam możliwość o szybsze ulevelowanie, bo co nam to daje? Jak w zwykłym Deep Rocku mamy po prostu overclocki, które mocno buffują nam broń. Tutaj też jest tak, ale tutaj mamy 3 i po prostu zdobywamy je za levelowanie właśnie poprzez kart. Dlatego tak naprawdę nie wylewuje się wszystkich tych tutaj broni, tutaj co są na dole, no bo tak naprawdę limitem poziomu w tej grze jest jakby, no nie wiem, 60. Wątpię, że da się więcej wyfarmić tak naprawdę, bo tutaj jak widzicie timer jest na górze do ostatecznej hordy.
No i po prostu to jest nasza czasówka. Się zorientowałem, że wziąłem zły pistolet, bo chciałem wyekspić tamten drugi, ale dobre, może jeszcze na 15 mi się zdąży. No i dobra, dalej się nie będę opisywał każdego upgrade'u, każdy już sobie może właśnie czytać. No to Piok to jest gra typu właśnie port shooter na zasadzie właśnie z kamery od góry. No nie wiem, jeszcze taką protoplastą chyba tego to Vampire Survivor, chyba najbardziej popularna gra tego typu, ale jeszcze ja gra, no z Brotei to jestem w stanie wymówić i kilka innych gier też, których tytułów już nawet nie znam, co na tej zasadzie po prostu polegają. A powiem wam, ten autokanon właśnie wybuchowy, on jest całkiem silny. Ja go nigdy nie maksowałem do fulla, bo zawsze go na końcu sobie brałem. I nawet na pierwszym poziomie on orał, ale zobaczymy, co się stanie, jak pójdę pod niego. I teraz powiem wam, nie wiem, czy najpierw mi się opłaca jakby zabijać, z reguły powiem wam nie, bo najpierw trzeba zdobyć te zasoby, żeby po prostu później sobie w sklepie kupić jakby rzeczy na życzenie. Chociaż nie wiem właśnie, czy jest limit jednostek, czy oni się spełnią. Bo jeżeli nie, co chyba tak jest, to możemy sobie właśnie ich zabijać pod koniec, ale z drugiej strony im wolniej ich zabijamy, to wolniej zdobywamy level i potem nam nie zdążymy tego wyczyścić do pojawienia się z bossa, nie? Bo jeżeli się pojawi boss i zabijemy bossa, to musimy iść na następny poziom, bo inaczej po prostu spierdolimy misję, nie? Ogólnie tutaj dam wam tipy. Jak macie tutaj bossa, to jeszcze troszeczkę możecie sobie pofarmić. Nie musicie go rushować od razu. To jest pierwszy tip, bo po prostu ten czas, który tu spędzamy, jest jakby nielimitowany, ale te moby się buffują z każdą sekundą. Drugi tip, nie bierzcie kinetic damage zwiększania, bo z reguły lepiej to wymienić później na obrażenia od żywiołów inne. O, na przykład projectile speed. Starajcie się balansować atak speed z przeładowywaniem. No bo z tego, że wystrzelacie magazynek w sekundę, jak będziecie przeładować w pół godziny, nie? Są, wiadomo, mogę powiedzieć, są bronie lepsze, gorsze, jak sztoperki w DBD, czy w każdej grze, meta jest pewnie też w tej grze, ale jak sobie zagracie już tam parę gierek, ogólnie crit chance jest bardzo silny w tej grze, bo tutaj to nie jest podwójny damage, jak się już ma olepszenia, tylko to nawet może być poczwórny, albo po szósty, kurde, czy nie wiem, jak to powiedzieć nawet, damage, więc bierzemy to. O, widzicie? I walimy, i właśnie ogólnie jeszcze kolejnego tipa, nie idźcie w cztery bronie, budujcie jedną, dwie bronie, bo tyle zdążycie do fulla, bo żeby zrobić te overclocki, zaraz zobaczycie, o co chodzi z tymi overclockami, tylko trzeba odpowiednią ilość ulepszeń mieć, nie? I każda broń ma inny typ zachowania. Minigun, tego co wiem, on strzela tylko przód, widzicie? Shots a hail of bullets in the direction you are facing, a ten autokanon strzela in one direction. O, i teraz, o, zobaczcie, mamy kolejne bronie i tu pokazuje też, nie wiem co znaczą te żółte kropki, szczerze, ale mi się wydaje potencjalna synergia, coś takiego. Tutaj na przykład nam pokazuje zero kropek, bo to są kinetyczne bronie, nie jest jakby nieulepszone, jest napisane. Musiałbym to ulepszyć do 12 poziomu, żeby to brać overclocki, a te overclocki mocno nam bufują. Blood Dog jest gównem, nigdy tego nie bierzcie, jeżeli możecie. Ja wezmę sobie granat, on jest taki spoko. Ale czy jest dobry? Nie. Jest średni. Mogę jeszcze rerollnąć bronię, bo to nie jest dobra rzecz, bez ulepszeń. O, i teraz, o, i tu są overclocki. I co właśnie tam, nie przeliczyłem tych pipów małych, ile, ale co tam przyjmę? Co 8, nie, co 7, co 7 poziomów, no, jest 7 akurat, możemy wybrać takiego overclocka. I jeżeli go macie, to pierwszy priorytet to, żeby zweryfikować sobie, jaki mi chcemy typ obrażeń wybrać do końca gry. Ogień, prąd i tak dalej. Bo wtedy później gierka nam wyrzuca ulepszenia tylko pod żywioły. Znaczy nie, że daje nawet jak nie mamy. Jak gra wykryje, że mamy te typy obrażeń, to gra nam będzie miła i rzuci ulepszenia do tych typów obrażeń, co jest zajebiste, bo to jest na przykład proporcja, że broń ulepszycie za 10% obrażeń damage'a, a tam ulepszy wam 20 i jeszcze wszystkie typy obrażeń. Czyli jak macie wszystkie 4 bronie jednego typu obrażeń, to macie w huge value. I jak dostajecie overclocki, to najlepiej bierzcie buffy, które nie możecie dostać na te zwykłe karty. Czyli na przykład tu nie mam tego, bo to jest tak naprawdę to jest wybór. Bo mam tak naprawdę
damage, reload speed i fairy speed, reload speed i te wszystkie trzy staty mogli zdobyć w tych kartach, ale ja lepiej, ja wezmę to, bo to jest po prostu no droższe, bo jest 25-25, a tutaj jest 15-25, jest po prostu jakby wyższa wartość ulepszeń. Po prostu ekonomicznie, nie? To wziąłeś. No i zobaczcie, i mam 10 sekund do kończenia tej mapy, w ogóle mi... O kurde, mogę nie zdążyć. Dobra, zdążę. Bo inaczej mi się wspieprzy misję, bo to na mnie nie czeka. To właśnie zapobiega, żeby nie farmić, więc dlatego najpierw wydłużać trochę bossa, żeby po prostu mieć, zabijać jeszcze, czy tam pokopać dodatkowe. Potem mamy tutaj sklep. Ogólnie zauważyłem, że nitra, czyli to czerwone, ulepsza nam bezpośrednio broń. Widzicie, mamy ulepszenie broni, a złoto kupujemy upgrade'y takie ogólne. Ja, o, pick-up radio jest silny. O, mamy legendarny upgrade na granat, to super. Ja nic chyba nie kupię, bo powiem, że mogę relornąć. Kupię expa. To nam się zwróci. Dodatkowego. I jeżeli na pierwszym poziomie już mamy tak 15 poziom, to jesteśmy z expem git. Jeżeli macie coś po tak 10, to średnio. A jak macie poniżej 10, to lepiej resetujcie. Bo już w drugim poziomie później nie wyrobicie i stracicie jeszcze czas. To, co tutaj widzicie, nie, chyba kursora nie widać, raczej nie, to nas leczy. To leczy nas po... chyba wydropić 4 kryształy i 15 takich apeczków zdobywamy za każdy. No z reguły powiem szczerze, że to dużo nie leczy. Dlatego tak najlepiej, lepiej unikać obrażeń, kiedy nie musimy, bo czasem są sytuacje, że na przykład wejdziemy w ślepy zaułek, albo się zaplanujemy z... O właśnie, na przykład to jest taka sytuacja, nie? Z horda się respi. No to ja zacznę się wkopywać, żeby ich jakby zlurować tutaj. Prosty tunel, żeby moim migalem mi zaorać. No jest... W tej grze jest taka taktyka, no bo no, trzeba stosować taktyki i to właśnie fajne, to o, inaczej, Deep Rock Galactic Survivor różni inne gry tego typu, że możecie formować sobie mapę do walki z nimi. Nie widziałem jeszcze, dużo grałem typu, tej kategorii gry typu, no mogę powiedzieć, że to jest też roguelike, nie? Bo to jest w sumie roguelike, tego typu roguelike'a z Hordą, że po prostu możemy sobie arenę kształtować na życzenie tak naprawdę, nie? Oje, właśnie, no o tym właśnie mówię, te gówna wybuchające mnie dużo dało, więc lepiej, żeby mieć dużo, ale to przez to, że się zapatrzyłem. Co to jest to? To normalnie daje, w normalnej gierce wydamy, żeby dał nam amunicję. Tu mamy nieskończoność amunicji, więc tutaj zrobili, to są takie power-upy. I ja taktykę mam taką, że jeżeli na przykład mamy jakiś gówniany damage, mamy złe podejście, zły run, ale da się to uratować tą kapsułą, bo tu one-shotuje większe wszystko, oprócz bossa, tego ostatniego, ale nawet te mniejsze bossy, które są na tych poziomach, one-shotuje, są one-shotowane. Ale widzę, no na razie tego nie mogę przyjmować, bo jest ich za dużo, ja po prostu ich wyjaśnię. O, to jak debil to po prostu. No i nie przekopię się przez to, ale dobra. O, odpalił mi się przód na tym dziele, to mogę ich wyczyścić, super. Dobra, maksujemy działo i działo same na razie. No ostro oramy, ale widzę długi jest strasznie czas przeładowania. Będę musiał brać coś, żeby sobie zbuffować. No i się pojawił boss i patrzcie na to. Ja powiem szczerze, go nie chcę zabijać na hita z tej kapsuły, bo mogę sobie poradzić bez tego... Dlaczego autokan ma piercing shoty? Przecież to przebija już. Może, że dalej przebija, ale nie biorę tego, bo to już sam przebija. Nim sobie znerfił lipsy, ale dobra, zobaczcie. Poczekam, to jest boss, siki na kapsułę go wale i frajera mamy na hita. To jest gówno, nie bierz jeszcze tego. Ja to testowałem, to zwiększa chyba aktualną szansę na doda, a nie dodaję wam. To jest w ogóle gierka na ten wsadzie do chilloutu, szczerze. Możesz sobie odpalić jakąś drugi monitor, czy po prostu, nie wiem, zajęcia online, czy po prostu się nudzisz i chcesz mi tu oglądać, ale w sumie, wiesz, nie masz... masz
TikTokowską na przykład uwagę, nie wiem, czy ty masz, ale tak, tak przykład daję, nie? No to wtedy sobie odpalasz jeszcze jakiś filmik, ja tak szczerze robię, ale, ale nie tak, że to gierka jest tuta, tylko tak naprawdę ten, co włączam, nie jakiś, wiecie, serial czy coś, moim zdaniem, czy do serialu lepiej oglądać skupiony na serialu, tylko na przykład jakieś podcasty, czy jakieś rzeczy, po prostu gdzie się uczę. Bo ta gierka tak naprawdę no, nie jest ciężka na tych niższych poziomach, ale niekiedy no, po prostu no, trzeba troszeczkę poklikać, nie? A jak ktoś nie ma takiej koncentracji, jak ktoś nie ma takiej podzielności uwagi, no to po prostu się musi grać skupiony. Ale ta oko kanon ostro ora, widzę. Która horda będzie? Dobra, ja się w ogóle wkopię gdzieś tutaj, przed nimi. Ogólnie, co to są te rudy? Te rudy dziwnego koloru po prostu są wymagane do ulepszeń po grze. No jak przegramy bądź wygramy, to pokażę wam, co się dzieje na końcu, co nie? Pójdziemy jeszcze na inną mapę, żebyście mieli inną perspektywę. Chociaż nie, no to przebija. Chociaż nie, to nie przebija. I? Ale to wybucha i dlatego wydaje się, że to przebija, ale dobra. Shotgun jest spoko, ale ja go i tak już nie będę ulepszał. Shotgun strzela ciągle przed nami, niezależnie, to jak minigun trochę. Kurde, no dużo ich jest. Ja sobie przygotuję opcję ewakuacji tam. Ulepszy ten granat. Ale tylko po to, żeby overclocka do niego dostać. Kurde. Teraz spadam stąd. To dużo ich. Ogólnie oni, trzeba pamiętać, że jak oni zobaczą, że ucieka się w innym kierunku, to oni od razu się nie będą agrować, oni dopiero się zagrują, jak będziesz miał, znaczy jak one będą miały po prostu możliwość zaatakowania z najbliższą ścieżką. A, ja to widzę, że ten... Cześć, w sumie. To ciągle... A, dobra, to ja widzę, że to działa tak, że to wybiera chyba najbliższego przeciwnika, ten autokanon, i potem strzela, póki mu się magazyn nie skończy. No to zajebiście. Super. Powiem wam szczerze, potrzebuję chyba zwiększenia szybkości, no właśnie, bo coś tak wolno atakuje. Ale mało poziomów zrobiłem. Wchodziłem tu do 24, mam 27. Nie wiem, czy mi, ja tak mało ekstra zebrałem. Chyba ta, dobra, słuchajcie, to mam plan, bo teraz trochę strollowałem. Ja tego bossa tu staram się jakoś nie agrować. Trochę pokopię szybko, powygriduję. Żeby mieć value z tego poziomu trzeciego, bo tak naprawdę to parę poziomów to gówno. Cofnę się po ten ex, który tam dropnął i muszę go podnieść. Chociaż ja widzę, właśnie, że ja kapsułę w ogóle mam. A dobra, bo mam tutaj ten magnes. To teraz magnes, właśnie magnes fajny, bo może w przyszłości dodadzą więcej takich power upów, bo zbiera całego expa z mapy. Widzicie, ile levelów mi skoczyło teraz? I reload. Tak, fire speed. Zobaczcie, no właśnie, levelu to było tens, dobra. Kolejny power upik. Ring of Fire z gównem, lepszy jest lodowy. Wolę mieć to, że jak stoję, to zajmowałem speeda i tam drugiego buffa. Będę fire reload tylko dlatego, żeby mi... żeby tylko overclocka i wezmę piercing shoty, było bez kary na damage'a. Kolejny damage, tyle. Dużo poziomu weszło. No i mamy 35 level nagle. No i najbliższe. 40 level. Biliśmy. Mamy 16 poziom na autokanonie. Biliśmy dwa overclocki. Lecimy. Ile mam golda? Mogę dwa kupić. Dobra. To autokanon zaraz będzie ulepszony. Tak, Ryglosz. O, no i mamy na fulla. I co to daje? Fire rate. Ale mi się cel właśnie. To nieważne. Patrzcie na to, jaką wywala. Jeszcze jak teraz już nie, mamy 3 overclocki, nie możemy mieć jakby więcej. O, zobaczcie, ten sok nam działa. Tutaj w lewym dolnym rogu jest pokazane, czy ten sok jak działa, nie? Czy nam działa w ogóle. Bo on działa, że musimy stać chwilę i mamy movement speeda. Wydaje się, że to jest gówniane. Ale powiem wam tyle, jest dużo sytuacji, kiedy kopiemy jakąś rudę, którą się długo kopie, albo są typy po prostu broni, gdzie musimy stać, żeby było duże value, na przykład ten minigun, żeby działało, a wtedy po prostu na boss się przydaje nam się to, żeby tego dodge'a zrobić. Czy my potrzebujemy damage?
Fire, nie, my nic z tego nie potrzebujemy. Ten shotgun zacznę ulepszać. Miałem tego nie robić, ale nie potrzebuję ulepszać już tego kanona. Już tylko przeładowywania, szczerze. I mamy właśnie tę misję poboczną. One są na razie tylko trzy. Grzyby morka i wykopanie takiej niebieskiej rudy i kwiatki. Normalnie, że jeszcze jest zabicie robaka, robaków takich niebieskich i tyle. A nie, jeszcze zebranie muszelek. No, może kiedyś z update'em dodadzą też te inne misje poboczne. Ja szczerze mam nadzieję, że dodadzą więcej eventów, albo kopała takich power-upów jak ten Magnes. Nie wiem, co by dodali. Tymczasowe zwiększenie obrażeń, albo nie wiem, tymczasowa nieśmiertelność, ale nie wiem, czy jest coś takiego, ale o, inaczej, każda w Deep Rocku, każda klasa ma swoje te typowe bronie, to jest wiadome, ale też ma typowe swoje właściwości, na przykład inżynier ma platformy, gunner ma tarczę, która gwarantuje nieśmiertelność, miner ma C4 i możliwość szybkiego kopania, a scout ma możliwość giga mobilny jest, ma tego grappling hooka i ma do tego jeszcze flary, żeby oświetlać jaskinie. I mam nadzieję, że coś się pojawi jeszcze, możliwość właśnie customizacji, że się pojawią jakieś właśnie platformy, wiecie, że mogę zablokować dziurę, wtedy bym musiał, nie wiem, myszką czy czymś tam kliknąć, ale oni, bo tą grę da się kompletnie bez myszki grać, nie? Można wszystko z jednym ręką tak naprawdę można w to grać i mi się wydaje, że oni by nie wprowadzali użycie myszki, ale byłoby fajne, jakby właśnie dodali, że użycie kotwiczki by gwarantowało właśnie przyciągnięcie się do ściany, gdzie mierzę, albo właśnie tej tarczy, tej nieśmiertelności, co tam na 5-10 sekund bym sobie postawił pole i mógłbym być, czuć się bezpieczny. No coś takiego po prostu mógłby dać, no. Miner na przykład ma możliwość szybkiego kopania, albo, ale nie ma C4, też chciałbym taką C4 rzucić. Coś takiego na klawisz, to nawet na Z by mogli zrobić. Może dodadzą. Bo mówię wam, oni kopiują, tylko to jest jakby jeden do jednego do gry, z gry tej 3D, co był grany już wcześniej Deep Rocku mnie na streamach już dużo razy. Widać, że ten autokanon jest giga OP, bo rozwalam ich w sekundę jedną bronią, jeszcze nie wymaksowaną, ona jest na jakby najminimum na maksa. O, speed. Rewolwerem bym obladzał, miałem rewolwer na 20 poziomie i nie robił takiego oru jak to. Biorę te grzyby sobie w ogóle, bo... O, to jest dobre. Jak stoimy w miejscu, to mamy już dwa buffy. Będziemy mieli. W ogóle mamy właśnie ulepszenie, że przypominam, że jak im mamy więcej złota, patrzcie co tutaj idzie w ogóle. To mamy większe obrażenia, więc nie wiem, czy ja teraz te złoto sobie... Chociaż nie, wydam je. Proszę, nie, wydam. A farmimy sobie. Jeszcze. Jest roguelike. Dobra, i tak o. Teraz mamy po prostu możliwość musimy ubić te jajka, żeby odblokować bossa. Powiem to dziwne szczerze, bo możemy w sumie straszować tego bossa, ale ja nigdy nie widzę jakby sensu, oprócz jeżeli ktoś to gra już dla fanu i ma wymaksowane wszystko, bo tutaj można dużo sobie fajnych, darmowych resursów pokopać sobie już na... No, żeby upgrade'y kupić później. Jeszcze takie permanentne. No i zobaczcie, aż to nam się stakuje, te buffy, ten karton soku i te stanie w miejscu. I no, co prawda, no, znikło mi to od razu, ale jak będzie boss, to zobaczycie, że ja to stakuję do full 20 staków i on zniknie w sekundę z tym autokanonem. Nie ma sensu kopać już nitry, bo nic już z tego nie mam. Bo nie miałem akurat upgrade'a, że mi odblokowuje sens posiadania, bo tak naprawdę powiem wam, oni chyba się najpierw skupili na różnorodności broni, bo tu jest bardzo dużo broni, których nawet nie ma w grze, w Deep Rocku, w tym, gdzie na streama grałem, nie? Deep Rocka. Tu jest chyba nawet dwa razy więcej. Mam nadzieję, że w sumie Deep Rocku dodadzą te bronie, bo są fajne. Ale zebrał nam X. Kurde, w kopsie szybciej. Dobra. Zaoramy ich. Ja minigana się nie lubię, bo on jest na tyle problematyczny, że on zawsze strzela pod kątem, którym jest nam nie na rękę tak naprawdę. Prowadzę ten fire raid, po prostu lepszego nic nie będzie i tak. A shotguna mówiłem, że już nie będę ulepszać, bo to nie ma po co. Zabijemy sobie, no zbiliśmy sobie.
Ja sobie stakuję te ufa. My już ubiliśmy wszystkie minibossy, teraz tak naprawdę możemy już pójść na bossa. Dobra, będzie boss teraz. I teraz lecę do tej kapsuły, ale muszę jakoś tak, wiecie, pójść na tyle sprawnie, żebym nie dostał do domowego dipsika. I żeby boss mnie nie zabił. Dobra. Nie chcę tej kapsuły. O, dobra. No bo, jak gówniany jestem i gowałem, dobra. O, to te dwa zajebiste są, ale czy my chcemy więcej damage'u, czy my chcemy przeżywalność damage? Dobra, teraz będziemy bombić ich. Gąbcie! Jeden atak może bym stankował jeszcze, ale drugiego już nie. Rozpieprzam stąd w ogóle. Tu nie ma miejsca na walkę. Dobra, wszystko wysadzone jest. Fire raid? Nie! Kurde, już myślałem, że zdechnę. Ale dobra, lecimy. Za tysiaka za każdego shota jest. Przeładuj to. Dobra, no i jest. No rozwalony, ostry. Mieliśmy takie dipsy z tego autokanona. Autokanon polecam. Polecam to kanon, Revolution Gundam, nie gracie tego. No i tak o. Widzicie zaraz na statystykach minigun, który miał 13 level, tylko 1 000 000 obrażeń, gdzie 10 ten Tactical Lead Booster miał 2 miliony. No właśnie mówiłem, porównanie broni, nie? Typu broni. Albo no i ten biedny shotgun wyrobił tylko 400 tysięcy obrażeń. No i mamy tu inne te statystyki jeszcze, ile tu nakopaliśmy, ile misja trwała i ogólny damage. No i tak o, no i po misji mamy tu upgrade'y. No i tutaj widzicie, ja już dużo grałem, mam tu już dużo upgrade'ów, ale to jest drogie. No bo patrzcie, ten run mi dał ile? 6 tysięcy?